p24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. Informacja burmistrza miasta dotycząca sytuacji związanej z projektowaniem i przyszłą budową mostu w ciągu ulic Sobieskiego i Gajowej. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni państwo, ja myślę, że mam krótszą dużą prezentację. W kilku minutach powinniśmy się zmieścić. Inwestycja oczywiście, nad którą często debatujemy, czy ona została zawieszona, czy inwestycja będzie realizowana. Dziś mogę państwu powiedzieć tak, jesteśmy po ogłoszeniu przetargu na wyłonienie wykonawcy, ale przypomnę tylko taką szybką historię. Gmina miasta Sanok otrzymała dofinansowanie na opracowanie dokumentacji projektowej w 2021 roku. Wówczas przewidywano wartość dokumentacji na poziomie 1 289 000 brutto, natomiast wartość robót budowlanych oceniono na poziomie 64–65 milionów. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej gmina miasta Sanoka podpisała umowę z firmą Sweco Polska z Krakowa we wrześniu 2021 roku i wartość umowna robót projektowanych zgodnie z umową wyniosła 1,5 miliona złotych. W ostatnim czasie otrzymaliśmy to studium, projekt wykonawczy, który był najważniejszym takim dokumentem do tego, abyśmy mogli podjąć działania związane z złożeniem wniosku i dokumentacji, pełnej dokumentacji tej, której jest potrzebnej do Ministerstwa Infrastruktury. Wykonawca dokumentacji uzyskał decyzję środowiskową w grudniu 2022 roku, natomiast pozwolenie wodnoprawne zostało uzyskane na początku bieżącego roku. W marcu przedmiotowa inwestycja otrzymała decyzję z RIT. To był przełom. Nie wiem, jak dokonaliśmy tego i chciałem podziękować tutaj wszystkim radnym, którzy mnie wspierali. Podziękować też wszystkim samorządowcom, którzy naprawdę do ostatniego dnia walczyli, bo mieliśmy terminy takie, które zobowiązywały nas do tego, albo się wbijemy w termin, albo będziemy czekać kolejny rok. Sytuacja była na tyle napięta, że myślę, że te osoby, które gdzieś tam uczestniczyły w tym takim przekazie, w tych informacjach, które otrzymywały też ode mnie, wiedziały, że możemy utracić tę inwestycję. Tak, mogliśmy utracić tę inwestycję, szczególnie dofinansowanie. Dzisiaj mogę powiedzieć po rozmowach, nawet te, których prowadzimy z ministerstwem, teraz będzie taka malutka wizualizacja tego mostu, przejdziemy się ścieżką pieszo-rowerową i pokażemy, jak mniej więcej ten most będzie, to znaczy już w takiej formie, można powiedzieć, tak będzie wyglądał. Jest to przejście od ulicy Królowej Bony. Tu akurat będziemy z tego ronda turbinowego skręcać na most, który będzie łączył ulicę Królowej Bony i ulicę Gajową. Planowana przeprawa mostowa jest zaprojektowana, szanowni państwo, w klasie A obciążenia drogowego oraz na obciążenia pojazdami specjalnymi zgodnie z umową standaryzacyjną NATO i to jest Stanag 2021 zgodnie z rozporządzeniem ministra transportu i gospodarki morskiej, czyli pełna nośność mostu, która umożliwi nam przejazd autokarów do Muzeum przede wszystkim Budownictwa Ludowego, ulica Rybickiego, zjazd ten, który za chwileczkę się pokaże w lewą stronę. On będzie takim zjazdem strategicznym, bo będzie tak naprawdę łączącym zarówno miejsca pod parkingi, które chcemy przygotować dla działkowiczów znajdujących się w tamtej części miasta, ale też przede wszystkim połączyć się z ulicą Rybickiego. Każda impreza, która odbywa się w Muzeum Budownictwa Ludowego, pokazuje, jak bardzo ważna jest nowa przeprawa mostowa. Mówimy o tym często. Ostatnio ja, uczestnicząc w tych dniach otwartych funduszy europejskich, sam się przekonałem, przejeżdżając samochodem z domu do muzeum 28 minut, czyli z Langiewicza. Ktoś powiedział, że trzeba było iść na piechotę, ale musiałem być jeszcze gdzieś tam w innym jeszcze miejscu, w mieście za chwileczkę i ten samochód był mi potrzebny. Ale taka jest prawda. No, obecna przeprawa mostowa wymaga też remontu. Wierzę, że się uda, ale my skupiamy się na tym, co ma połączyć, można powiedzieć, te dwa muzea bliżej siebie. Spowodować, że ten ruch turystyczny na pewno będzie dużo bardziej płynny. I odniosę się tutaj też do pism, które już spływają i to do pism, które
do końca nie rozumie. Członek Rady Powiatu, pan Damian Biskup, zwraca się do nas z prośbą o to, abyśmy odnieśli się na przykład do takich stwierdzeń dotyczących tego, czy budując most, czy budując tą przeprawę, łącząc z ulicą Sobieskiego ten odcinek, zrobiliśmy analizę, ile samochodów, jak będą przyjeżdżać, czy ten środek, centrum, śródmieście nie będzie zakorkowane, że ten ruch nie będziemy musieli dwukierunkowy otworzyć na ulicy Sobieskiego. No nie, no po to budujemy ten most, żeby ten ruch właśnie wyprowadzić jak najszybciej, żeby nie dojeżdżać do ulicy Mickiewicza, gdzie się te tworzą korki, czyli ci wszyscy turyści, którzy wyjeżdżają z Zamkowej, z Cerkiewny lub centrum miasta, mogą udać się już centralnie tym odcinkiem nowo pobudowanym do ronda turbinowego i w każdą stronę miasta już ten kierunek sobie wybrać. Albo na drugą stronę przez rzekę Sana, albo na ulicę Królowej Bony w prawo w kierunku ulicy Przemyskiej lub w drugą stronę w centrum, do centrum miasta. Ta inwestycja na pewno jest inwestycją, która obudzi tą część, ten obszar miasta do dalszego rozwoju. Jakie dalsze kroki? Z Lasami Państwowymi jesteśmy na ostatnim ustaleniach dotyczących tego, aby ulica Gajowa została połączona właśnie z Białą Górą, tą częścią za Muzeum Budownictwa Ludowego. W tej chwili jest projekt realizowany, jest projektowana dokumentacja, przepraszam, przez Lasy Państwowe. Jest to 1 400 m dokładnie drogi, która będzie łączyła właśnie ulicę Gajową z mieszkańcami Białej Góry. Czyli mieszkańcy Białej Góry będą nie zjeżdżać tym mostem do mostem powiatowym. Część z nich pewnie będzie z niego korzystać, ale większość z nich, mieszkańców, będzie na pewno korzystać z tej głównej drogi, która będzie taką jakby drogą przesyłową do ulicy Gajowej, która oczywiście, przepraszam, która oczywiście podczas tej budowy ona będzie też wzmocniona przez wykonawcę, bo musi zostać przygotowana pod to, aby ciężki sprzęt mógł dojeżdżać. Wykonawca za co będzie odpowiedzialny? No, wykonawca będzie odpowiedzialny też do przygotowania i wdrożenia takiego ruchu dla mieszkańców po tamtej stronie miasta, aby mogli, mogli mieć ten dostęp do przejazdu i z pewnością będą musieli, zostaną zobligowani do tego, aby taki transport, miejsca do transportu, czyli drogi, były przygotowane. Kiedy chcemy rozpocząć inwestycje? No, jeżeli przetarg został ogłoszony 26 dokładnie, mam tutaj 26, gdzieś sobie napisałem, 26 maja przekazano ogłoszenie o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, które zostało opublikowane w dniu dzisiejszym, bo to jest około 5 dni. Mogę Państwu powiedzieć, że wybór wykonawcy może nastąpić nawet do 60 dni, jeżeli nie będzie pytań. Jeśli chodzi o inwestycje, jakie mniej więcej ceny rynkowe w tej chwili? One stabilizują się, stale widzimy, że dużo cena spadła w porównaniu do tego, jak była weryfikowana ta cena ostateczna, ale niektóre materiały są na dużo wysokim poziomie. Inflacja też spowodowała swoje. No i jak pamiętacie Państwo, robiliśmy odwierty dotyczące geologii miejsca, gdzie ten most będzie posadowiony, gdzie ten pylon będzie ustawiony. Cała wysokość tego pylonu to jest około 45 metrów, a wpuszczenie go w ziemię będzie na głębokość około 20 metrów. Czyli to sobie proszę wyobrazić, jak głęboko będzie ten pylon usadowiony, tak aby podtrzymać tą całą konstrukcję. I tutaj mam kilka takich danych dotyczących budowy mostu. Mostu na rzece San o długości całkowitej 275 metrów 40 cm i szerokości 17 metrów 90 cm. Wraz z infrastrukturą oraz budową stałych i tymczasowych podpór mostowych w nowym przebiegu drogi gminnej. Mamy też budowę drogi gminnej ulicy Jana III Sobieskiego, jednojezdniowej od istniejącego skrzyżowania z drogą gminną ulicą Żwirki, Wigury, Zamkowa do końca opracowania o długości 628 metrów. W tym zakresie uwzględniono długość projektowanego mostu w nowym przebiegiem ulicy Gajowej wraz z infrastrukturą, rozbudową drogi wojewódzkiej nr 886 dwujezdniowej na odcinku od ulicy skrzyżowania z ulicą
Adama Mickiewicza do projektowanego ronda i od projektowanego ronda do końca opracowania o długości 300 metrów wraz z infrastrukturą tą towarzyszącą. Zauważcie Państwo, że rondo turbinowe, ono będzie podniesione. Ten teren przy Kauflandzie właśnie będzie takim terenem centralnym ze względu na to, że to poziom lustra wody do wysokości mostu musi mieć odpowiednią tam, oczywiście odpowiednie wyliczenia zgodnie z tymi wodami polskimi. Wody polskie narzucają jakby dla projektantów narzucają te normy, które muszą być spełnione. Doszło do sytuacji takiej, że most był na początku krótszy, miał mieć około 150 metrów długości i miał się kończyć faktycznie na tym łuku ulicy Gajowej, ale okazało się, że te wody stuletnie, które brane są pod uwagę podczas realizacji takich projektów, spowodowały to, że Wody Polskie nie zgodziły się. Musieliśmy, jakby projektanci musieli podjąć decyzję o tym, aby przedłużyć ten most na tym odcinku dodatkowych 120 metrów. Dlatego też most będzie sięgał aż prawie do tych początku ogródków działkowych, które się znajdują tam po lewej stronie i z takim zjazdem do ulicy Rybickiego. Przebudowa i budowa ścieżek pieszo-rowerowych, budowa i rozbudowa skrzyżowań wraz z infrastrukturą, budowa 11 zjazdów indywidualnych, przebudowa 6 zjazdów indywidualnych oraz przebudowa 2 zjazdów publicznych i budowa 2 zjazdów kolejnych publicznych. Budowa, rozbudowa, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej, średniego i niskiego napięcia, sieci energetycznej, kablowej, oświetlenia drogowej, sieci gazowej, niskiego ciśnienia, sieci ciepłowniczej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, urządzeń teletechnicznych, kanału teletechnologicznego. Będzie też jakaś tam mała wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowanym zakresem robót drogowych, planowane nasadzenia drzew i krzewów, które będziemy również chcieli tam zrealizować na tym odcinku, ponieważ chcemy to połączyć z całą infrastrukturą ścieżek pieszo-rowerowych, które w tej chwili są projektowane. I nie jest to też tak, że my ten projekt, który teraz realizujemy, ścieżek pieszo-rowerowych, nie konsultujemy z projektantami. Wręcz przeciwnie, od samego początku mieliśmy bardzo dobry kontakt z firmą Sweco i tutaj chciałbym, jeżeli panowie nas słuchają, z tego co wiem, mieli nas słuchać i podpowiadać jakby jeszcze w wyniku jakieś pytania, że ta współpraca była na bardzo wysokim poziomie i dziękuję również projektantom, którzy zrobili wszystko, żeby tą dokumentację w odpowiedniej formie dostarczyć do nas, do naszych jednostek, które zatwierdzały ZRID. Udało się to, mogę Państwu na dzisiaj powiedzieć tak, że w tamtym tygodniu rozmawiałem z panem ministrem Rafałem Weberem na temat tej inwestycji, kiedy będzie informacja na temat, jakie dofinansowanie my we wniosku otrzymamy na tą inwestycję. 8 miast w Polsce jest wpisanych w ramach tego projektu Mosty dla Regionów i z tego akurat parytetu, z tych środków korzysta. Nam udało się nadrobić pół roku w dokumentacji zaangażowania nas dużo wcześniej, dużo krótszy mieliśmy termin niż te miasta, czy jak Stalowa Wola, które złożyły oczywiście te wnioski w pierwszym terminie, a jak wiecie Państwo, my otrzymaliśmy dofinansowanie z rezerwy. Z rezerwy tej, która została w ramach Mostów dla Regionu zabezpieczona. Dlatego chciałbym jeszcze raz podziękować wszystkim osobom, które faktycznie brały w tym udział, a minister co jeszcze powiedział, że w tej chwili nasz wniosek został zatwierdzony. Wśród 8 wniosków 5 zostało zatwierdzonych pozytywnie. Czekamy teraz na ostateczną decyzję, kiedy będzie ogłoszenie dla tych wszystkich 8 miast kwoty z dofinansowaniem. No liczymy na tą największą, ale oprócz tego prowadzimy rozmowy, aby ta inwestycja miała jeszcze inne wsparcie finansowe i wierzę, że się uda. Dziękuję bardzo. Czekam na pytania. Dziękuję panu burmistrzowi. Proszę bardzo, czy są pytania? Jeśli są, to są zgłoszenia. Proszę bardzo, pan radny Sławek Miklicz, potem pan Łukasz. Panie burmistrzu, biorąc pod uwagę inwestycje, które już są w toku realizowane, mam tutaj na myśli na przykład Jarosław, faktycznie sytuacja jest taka, że to dofinansowanie zostaje utrzymane na procentowym poziomie, czyli zwiększone jakby do pierwotnego, bo tam pierwotna wartość szacunkowa była około 120 milionów, a most finalnie wyszedł po przetargu tam 200 milionów, ale procentowe dofinansowanie zostało utrzymane w tym projekcie akurat. To jest inwestycja samorządu województwa tam realizowana i tutaj właśnie o tej wysokości dofinansowania pan wspominał.
Rozumiem, że to pan ma na myśli, tak, że w momencie, kiedy zostanie rozstrzygnięty przetarg i będziemy znali wartość tego zadania, no bo rozmawialiśmy o 65 milionach, bo takie były pierwotne, takie były pierwotne założenia i dofinansowaniu tam na poziomie 52,5 miliona, tak? Dobrze pamiętam? Tak, 80%, tak, 52,5 miliona. Więc no, te proporcje, rozumiem, zostaną zachowane. To ma pan na myśli, mówiąc o wysokości dofinansowania, tak? Tak, bo jest. Żebyśmy mieli, czyli tak naprawdę jakby te pierwotne kwoty, one schodzą dzisiaj jakby na drugi plan. Jeżeli źle rozumiem, to proszę mnie poprawić. Bardzo dobrze. Schodzą jakby na drugi plan i po prostu przetarg pokaże, jaka jest wartość tej inwestycji i ministerstwo w 80% wartości tego zadania będzie dofinansowywać. Czyli udział samorządu 20%, ten, który był, zostaje. W jakiej on będzie wysokości, to się okaże w momencie rozstrzygnięcia przetargu. Dobrze to rozumiem, tak? Jest. Tak? Dobrze, więc to jedną kwestię jakby mamy załatwioną. No, oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tych 20% szukać tam, gdzie... I szukamy. Proszę mi wierzyć, że naprawdę... To ja akurat tutaj panu wierzę, nie? Bo dochodzą mnie słuchy, że pan szuka tych środków finansowych, między innymi w samorządzie województwa. Nie wiem, czy mam dobre informacje, czy złe. Bardzo dobre. No więc, nie wiem skąd, ale bardzo dobre. Wie pan, pracowałem 3 kadencje w samorządzie województwa, więc wie pan, proszę się nie dziwić, że czasami z ludźmi rozmawiam. Wbrew temu, co pan czasami mówi, że nie rozmawiam, że tylko tak mówię. Panie burmistrzu, natomiast pytanie już, to sobie wyjaśniliśmy, to chciałem sobie potwierdzić jakby te informacje. Natomiast panie burmistrzu, proszę mi powiedzieć o jedną rzecz. W jak dużym stopniu zakres inwestycji został zmieniony, bo on został zmieniony. Ja pamiętam odpowiedzi, które otrzymywałem na temat ulicy Gajowej i te odpowiedzi były mniej więcej w taki sposób formułowane, że ulica Gajowa nie będzie robiona na tym etapie, że będą tylko tam jakieś prace doraźne, ze względu na to, że ulica Gajowa jest ujęta w projekcie. Natomiast ponieważ widziałem ten projekt, który pan tutaj przedstawiał wcześniej, ten rysunek, nie akurat to zdjęcie, to w tym projekcie inwestycja kończy się na ulicy Gajowej. Więc chciałbym zapytać, czy ta ulica, już definitywnie została jakby wykluczona z tej inwestycji. Więc pewnie pan mówi o tym łączniku do ulicy Gajowej przez Lasy Państwowe. To już pan wspominał chyba na spotkaniu, ile dobrze pamiętam, z mieszkańcami Białej Góry, na którym miałem przyjemność też uczestniczyć. Czy jeszcze oprócz tej ulicy Gajowej, której nie ma, czy jakiś zakres w sposób znaczący został zmieniony i czy te tereny pod tą drogę łączącą z ogródkami działkowymi to już są nasze, czy będziemy dopiero je wykupywać? To są nasze. Szanowni Państwo, to co widzicie w tej chwili rzut przestrzenny tej inwestycji, to jest właśnie inwestycja, która będzie realizowana w takim całym obszarze. Czyli mamy ten odcinek ulicy Gajowej. Tu jest ulica Gajowa. Nie wiem. Wiem, że w tym miejscu gdzieś jest około 100 metrów ulicy Gajowej, które jest wciągnięte w inwestycje 70. W inwestycje w ulicę Gajową ze względu na to, że ten most został, można powiedzieć, wydłużony aż do tego momentu. Tu się kończy most. To jest widać nawet tą ścieżkę pieszo-rowerową, gdzie będą zjazdy kolejne, a tu już są chodniki i całość tej szerokiej drogi, która będzie w tym miejscu się kończyć. To jest zjazd do ulicy Rybickiego. Ten zjazd jest pokazany na całej długości. My mamy tutaj działkę około 30 arów. To znaczy, to jest działka, o którą walczymy. To jest tereny, można powiedzieć, tereny 30 arów, które zostały wpisane w projekt, który my chcemy tam zrealizować, czyli parkingi, które chcemy zrealizować na tym obszarze.
Jesteśmy po rozmowach też z działkowiczami, ponieważ nam zależy na tym, aby autokary faktycznie, które dostają się już na ulicę Rybickiego, one miały gdzie zaparkować. A dzisiaj przed Muzeum Budownictwa Ludowego wiemy, jaki jest problem. Samochody prywatne już parkują na całej ulicy Rybickiego. Dlatego ulica Rybickiego jest brana też jako taką ulicę strategiczną, którą na pewno w późniejszym etapie będziemy musieli rozbudować. I jest taki obszar, który tu jest niewidoczny, ale on jest takim klinem tam właśnie, gdzie jest odcięte są te ogródki działkowe. Tam jest około 35 arów i my planujemy, szanowni państwo, tutaj tą drogę połączyć też dla, jako parkingi dla ogródków działkowych i zamienić się z tamtym terenem z działkowiczami pod właśnie parkingi, które byłyby bliżej zlokalizowane Muzeum Budownictwa Ludowego. Prowadzimy rozmowy, dyrektor oczywiście muzeum strasznie nas w tym wspiera, też pomaga, rozmowy idą w dobrym kierunku i wierzę, że uda się wymiana takich gruntów. Tutaj jeśli chodzi o tą inwestycję, to w początkowej fazie ten zjazd z ulicy Rybickiego, on był troszeczkę bliżej jakby pokazany w tej pierwszej wersji. No i most kończył się mniej więcej w tym miejscu. On miał inną, taki inny pułap, nie było tego pylonu, który podtrzymuje dzisiaj. Dzisiaj państwo widzicie, że ten wjazd ulicy Gajowej, który jest tam, ten Rybickiego, ten początek już jest pod mostem i tam te ścieżki pieszo-rowerowe przechodzą. Jak wpływa to na wartość też inwestycji? No nie jesteśmy w stanie dzisiaj określić. Niektórzy projektanci, którzy gdzieś tam wyceniali to w ramach tych kosztów dodatkowych, oceniają ten most na kwotę około 88 milionów przy tych najwyższych stawkach. Czy będzie wyżej, czy będzie niżej, ja nie wiem, bo ceny rynkowe naprawdę się wahają, a też opadają w niektórych obszarach, tak jak już powiedziałem, na stali. Wtedy w stal była tak liczona i w takich obszarach. Czy dużo mamy tutaj prac tak naprawdę drogowych? Wykonawca będzie zobligowany, no nie będzie łatwo przejeżdżać przez Sanok, bo zauważcie państwo, że na tym odcinku budowy ronda droga będzie budowana po dwóch stronach. Tu będą różnego rodzaju przejazdy. Na pewno ten okres tych prac będzie już na samym początku skupiał się, podejrzewam, na tym odwiercie pod pylon i wykopie, który musi być odpowiednio przeprowadzony. A dopiero później w okresie chyba już roku 2024 gdzieś dopiero rozbudowa tych skrzyżowań. Ale to już przedstawi nam wykonawca, który mam nadzieję zostanie wybrany w najbliższym czasie. Jest kilka podmiotów, firm, które gdzieś tam zgłaszają się, pytają, już rozmawiają z nami. My staramy się, będziemy starali się na bieżąco odpowiadać jak najwięcej pytań, żeby zostało gdzieś z projektantami tutaj rozstrzygniętych, ponieważ nie chcemy przedłużać wybór wykonawcy, tylko chcemy, aby ta inwestycja jak najszybciej ruszyła. Dziękuję. Proszę jeszcze pan radny Sławek. Czyli ja tak sobie dopowiem, bo pan burmistrz nie odpowiedział. Czyli teren pod tą drogę, która łączy most z tam do ogródków działkowych, co dochodzi, jeszcze nie jest nasz, tak? Bo rozumiem, pan burmistrz powiedział, walczymy o ten teren. Czyli jeszcze nie jest nasz, rozumiem, tak? Panie burmistrzu, mógłby pan, wiem, że tam mamy, i to jest Kowru chyba, tak? I druga kwestia, remont ulicy Gajowej, czy tam budowa ulicy Gajowej, trudno nazwać remontem, bo jej nie ma. No na razie zostaje dalej. Nie możemy rozpocząć, ja to mówiłem mieszkańcom, nie możemy rozpocząć tej inwestycji ze względu na to, że wykonawca będzie z tej ulicy korzystał. Znaczy, jakbyśmy... I nie możemy też rozpocząć, bo nie mamy kasy, nie? Ale możemy z Polskiego Ładu, różnego rodzaju są wnioski, które my będziemy składać i akurat tą ulicę bierzemy pod uwagę, żeby ona była wyremontowana, bo ona będzie ciągiem komunikacyjnym do tego kolejnego projektu, który chcemy realizować. Poza tym wykonawca, my nie wiemy, ja dzisiaj nie widzę możliwości na przykład, aby wykonawca przejeżdżał przez most powiatowy z ciężarówkami, które będą ważyły po 40 ton. Przez most powiatowy. Wykonawca jest odpowiedzialny do tego, aby później drogi doprowadzić do odpowiedniego stanu. Także podejrzewam i mam nadzieję i wierzę w to, że te drogi, nawet ulica Gajowa, jeżeli będzie przejeżdżał przez na przykład po uzgodnieniach z Lasami Państwowymi przez Liszną, gdzieś tamtędy będzie przewoził, no to drogi będą musiały być wzmocnione, bo on po takich drogach nie będzie jeździł. Także to też wpłynie na to, że my możemy na tym skorzystać.
bo ciąg komunikacyjny do tej inwestycji może spowodować, że część tego betonu w okresie jakichś tam, nie wiem, tygodnia czy dwóch, bo wiadomo, że to nie będzie cały czas dowożone, tylko ten pylon będzie stawiany. Najważniejsze jest uziemienie go w odpowiedniej formie. A jaka jest technologia? No nie wiem, czy to będzie pompowane z drugiej strony brzegów rzeki San na przykład, czy z Kauflandu przez jakieś nośniki, dźwigi. To dzisiaj nie wiem. Na pewno wykonawca będzie też liczył na to, że nie poniesie zbyt dużych kosztów, ale drogi, po których będzie się poruszał, musi pozostawić w odpowiednim stanie i musi je przygotować też pod ciężki sprzęt. To nie jest tak, że po takiej drodze na pewno będzie jeździł. Dobrze, jeszcze mogę, bo jeszcze chciałem zadać jedno pytanie, ale pan burmistrz zaczął odpowiadać, więc nie chciałem przeszkadzać. Tu burmistrz Konrad zaraz mi odpowie na temat, rozumiem, tych terenów. I jeszcze jedno, panie burmistrzu, dość istotna kwestia, bo z tym tematem też no, pytają mnie działkowicze, z którymi tam mam kontakt, sam mam tam ogród działkowy. Pytają o tą informację, która została przekazana i którą panowie burmistrzowie, już nie pamiętam który, ale przy którejś tam z prezentacji mówiliście o tym, że w ramach tej inwestycji zostanie też zabezpieczony prawy brzeg Sanu na wysokości do skansenu poprzez budowę wałów przeciwpowodziowych. Czy to jest uwzględnione w projekcie, czy to nie jest uwzględnione w tym projekcie? To nie jest uwzględnione w projekcie. W ogóle Wody Polskie nie mogą wyrazić zgody na takie budowanie wałów, bo wtedy fala powodziowa przechodzi na drugą stronę i może spowodować, to by musiał być cały Sanok rozbudowany, ale jest możliwość, bo mamy te informacje takie, aby droga Rybickiego w przypadku, gdy już zostanie wybudowana ta inwestycja, z Wodami Polskimi również rozmawialiśmy na ten temat, jeżeli byśmy startowali o przebudowę drogi, która na pewno będzie nieuniknione to w późniejszym okresie, aby ją podnieść o około metr. Tak, to wtedy spowoduje, że będzie taki naturalny wał powodziowy drogi Rybickiego, która odizoluje ogródki działkowe od zalań, które są obecnie. Mamy też informację, że ta sytuacja, która się wydarzyła, to już muszę powtórzyć kilkukrotnie w ostatnim czasie, którą mieliśmy i musieliśmy zamknąć, podjąć decyzję, pan starosta podjął decyzję o zamknięciu mostu powiatowego ze względu na bardzo wysoki stan wody, że ona już nigdy się nie powinna powtórzyć. Było wiele czynników, o których dzisiaj nie chciałbym mówić, związanych z wypuszczeniem wody, nie w tych terminach. Dwa oberwania chmury, które były, jedna była w Cisnej, drugie było chyba tutaj w Trawie, Osława, jak i Choczewka nabrały dużego stanu wody. To wszystko zostało przytrzymane na Solinie przez 2 tygodnie ze względu na protesty ekologów, którzy walczyli o to, aby ryby, które zostały gdzieś tam wpuszczone do rzeki San w obszarze Myczkowiec, nie zostały gdzieś wybite przez duży nurt wodny. I te 2 tygodnie spowodowało to, że wody te opadowe i Solina musiała wypuszczać. Jeszcze zalewało tereny w Myczkowcach, o których też nie chciałbym mówić, jaka infrastruktura tam się znajduje i dlaczego akurat w tym miejscu. Proszę bardzo, dziękuję pytanie bardzo. Radny. Aha, odpowiedź od razu, tak? Pan burmistrz, proszę. Ja może tylko postaram się odpowiedzieć, że w toku postępowania na zezwolenie realizacji inwestycji drogowej, tam stron postępowania, czyli właścicieli dotkniętych tą inwestycją było ponad 40. Wszystkimi oczywiście prowadziliśmy rozmowy, tutaj pan burmistrz. I ta droga, którą pan radny pyta od ulicy Gajowej do Rybickiego, ona częściowo biegnie takim starodrożem, ale to bez względu na to, że to jest starodroże i własność miasta, to jest tak wąska działka, że i tak ta projektowana nowa droga łącząca wywłaszcza części nieruchomości, niewielkie skrawki sąsiadujących właścicieli. Najdłuższy odcinek należy do Skarbu Państwa, jest zarządzany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, bo to jest działka rolna. To jest ten odcinek od ulicy Rybickiego, o tutaj, gdzie pan burmistrz pokazuje, to jest własność Skarbu Państwa. Nie mamy żadnej wykupionej, dlatego że procedura ZRID-owska jest następująca. Najpierw starosta decyzją udziela pozwolenia na budowę i wywłaszcza nieruchomości, które są niezbędne do realizacji tej inwestycji. Z chwilą bodajże 30 dni od uprawomocnienia się decyzji starosty jest wszczynane drugie postępowanie
przez inny wydział starostwa powiatowego w celu przyznania odszkodowania właścicielem. Jeszcze do tego drugiego etapu nie doczekaliśmy się, ale wiemy, że ze stron, czyli z właścicieli, którzy są właścicielami, żadna skarga w terminie nie wpłynęła. Okej, okay, ja już ostatnie tylko podsumowanie, czyli panie burmistrzu, z tego co pan mówił, proszę mnie też utwierdzić albo poprawić, wyszacowana wartość inwestycji to jest 82 miliony na dzień dzisiejszy. Tak? Dobrze usłyszałem? Szanowni Państwo, nie możemy określić tej szacowanej wartości, bo projektanci wskazują w obszarze 70 do 88. Takie mamy największe wartości. Także my czekamy na weryfikację i wykonawcę, który faktycznie będzie gdzieś oceniał tą swoją wartość inwestycji poprzez dokumenty, które nam złoży i na tym będziemy bazować. Wszystkie samorządy, które w tej chwili postępowania wdrożyły, no to realizują je na zasadzie takiej, aby wyczekać do momentu faktycznie przedstawienia tej ceny rynkowej i wtedy bazować na tym, bo ceny są zbyt rozbieżne i ja nie chciałbym dzisiaj tutaj mówić. Maksymalna kwota, jaka była wskazana przez projektantów, którzy gdzieś tam w całości wyliczyli, to 88 milionów. No ale to było też spowodowane, Szanowni Państwo, tak jak już powiedziałem, badaniami geologicznymi, które przeprowadziliśmy i stwierdzeniem, że trzeba mocniej wkopać się w grunt, aby, bo to jest starorzecze rzeki San, wiemy o tym, żwirownia i trzeba mocno ulokować ten pylon, który no, dla mnie no, osobiście on na pewno będzie taką wizytówką. Chcemy umieścić na samej górze herb Sanoka, fajnie podświetlony most, który będzie atrakcją turystyczną na pewno dla nas wszystkich. Dziękuję. Proszę radny Radożycki, potem pan radny Drwięga. Panie burmistrzu, mam takie pytanie, bo w związku z tym wydłużeniem tego mostu, to 120 metrów, działkowicze pytają mnie, czy nie zostanie im zebrana jakaś część działki, co posiadają i co uprawiają tam działkowicze. Nie, nic. Tutaj nie wchodzimy w działki. Zresztą widzicie państwo. Spokojnie. Spokojnie. Faktycznie były takie głosy, działkowicze przychodzili, że most został tak wydłużony i to jeszcze pokazywali inny kierunek, że to w centrum w ogóle ogródków działkowych gdzieś będziemy szli. To jest akurat idealnie centralnie ułożone do ulicy Gajowej. Staramy się, aby faktycznie te tereny, zresztą wszystkie podmioty zainteresowane i które uczestniczą albo mają styczność z tą inwestycją, zostały poinformowane. My mieliśmy naprawdę dużo pracy na tym, żeby dotrzeć do niektórych osób, które mieszkają na przykład w Stanach Zjednoczonych. Pomagało nam wiele osób z urzędu, pomagało nam dużo osób też, które gdzieś tam miały jakąś styczność, rodziny, pokrewieństwo. Bardzo dużo informacji, niektóre odbieraliśmy prosto z lotniska, takie oświadczenia, niektóre odbieraliśmy z Katowic, z Wrocławia, w tym samym dniu, żeby dostarczyć do starostwa powiatowego, żeby wszystkie dokumenty były na czas. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Maciej Drwięga. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni państwo, też chciałbym dopytać o jakieś dwie czy trzy rzeczy, bo to w sumie na nasz wniosek, jakby ten punkt się pojawił. Bardzo dziękujemy tutaj panu burmistrzowi, że to się pojawiło i panu przewodniczącemu. Odnośnie tych szacunkowych kosztów zakładam, no, że to ciężko się robi, ale powiem tak, przy moście w Jarosławiu, tam dokumentacja kosztowała 1 100 000 złotych, koszt mostu na 190 milionów. Nie wiem, czy to się ze sobą wiąże, czy można z tego jakby jakieś duże wnioski wyciągać, ale trochę nam to pewno pokazuje jakiś szacunek. Tamten most jest oczywiście dużo dłuższy. Natomiast chciałbym zapytać, panie burmistrzu, to mieszkańców przede wszystkim chyba w tej chwili interesuje. Bardzo często jakby mówimy o tym czynniku rozwojowym, że ten most będzie kołem napędowym, będzie czynnikiem rozwojowym i spróbujmy sobie to jakoś określić, na czym ten rozwój może polegać, prawda, poprzez jakby postawienie tego mostu. To, co wiemy o skansenie, to, co wiemy o Białej Górze, prawda, o ulicy Gajowej, o lotnisku, że tak powiem, prawda, o pogotowiu lotniczym, to jak najbardziej, prawda. Natomiast tak, ten nasz most z tytułu jakby takiego specyficznego położenia, jakby w określonym terenie, będzie takim mostem trochę jedź i wróć, prawda? No bo no trochę to tak będzie wyglądać. Panie burmistrzu, proszę się nie śmiać, bo nie wiem, no pytam o to. Porównuję to do tych mostów w Jarosławiu i do Stalowej Woli. Tamte mosty są budowane przy ciągach komunikacyjnych,
przy drogach wojewódzkich, przy drogach chyba, przy jakiejś nawet chyba drodze krajowej i one powodują, że będzie można tym mostem po prostu przemieścić się przez rzekę i pojechać jakby w świat, tak to nazwę, takim oknem na świat. No u nas siłą rzeczy czegoś takiego nie będzie, no bo to San jakby tutaj określa te granice. Rozumie, że możemy wrócić innymi drogami do Sanoka, natomiast nie wyjedziemy tym mostem w świat, czyli ten czynnik jakby rozwojowy tutaj z tytułu ułożenia takiego geograficznego. Więc chciałbym zapytać o ten rozwój gospodarczy, bo pan sam się jakby tutaj wypowiadał. Co tam się może pojawić, biorąc pod uwagę, że są to też tereny zielone, że tam w pobliżu jest Natura 2000. Czy mamy na to jakiś pomysł, jakiś plan, czy tam się może pojawić, nie wiem, osiedle mieszkaniowe na przykład? No bo przecież najprawdopodobniej nie pojawią się tam zakłady produkcyjne, jakieś zakłady przemysłowe, bo na to chyba nie ma najmniejszych szans. Jakby, nie wiem, czy pan ma już wiedzę na ten temat, prawda? Co tu ewentualnie może po drugiej stronie Sanu zaistnieć? To tak teraz. Ja powiem, szanowni państwo, że te trzy pierwsze punkty, które pan wymienił, to one właśnie mają diametralny wpływ na to, na rozwój miasta, szczególnie Muzeum Budownictwa Ludowego, który pokazuje nasz aspekt miasta jako miasta turystycznego i my, dostarczając większą liczbę turystów, zbliżając dwa muzea do siebie o ponad 800 metrów, skrócając drogę, doprowadzając możliwość dojazdu autokarów, powtarzam to, autokarów, które będą mogły tam przyjeżdżać, no ja sobie nie wyobrażam innej roli akurat tamtego obszaru, jak nie turystycznego. A to, że powstaną, jest szansa, żeby powstały tam kolejne jakieś obiekty, nie wiem, rekreacyjne, obiekty hotelarskie, no jest, mamy to czołgowisko nasze, które na pewno zyska taką rangę terenów bardziej pod osób, które będą zainteresowane. Prowadzimy różnego rodzaju rozmowy z podmiotami, ale nikt jeszcze nie chce inwestować, bo jak nie wiadomo, kiedy ta inwestycja zostanie zakończona, kiedy faktycznie te materiały będą mogli dostarczać i którędy się tam dostać. Jak wiemy, za obszarem tym takim chronionym tych naszych bagien, gdzie mamy tą ścieżkę przyrodniczą, tam też jest teren takiej drogi, gdzie możemy ją wykorzystać i połączyć osiedla, które są budowane na Olchowcach. Z tamtej strony od czołgowiska możemy otworzyć nowe tereny do ulicy Gajowej, które na pewno, i uwierzcie mi państwo, na pewno mogą powodować, że będzie się ten obszar rozwijał. Nie będę mówił już o tym, że ile mamy tutaj ogródków działkowych, ile mamy osób, które korzystają z tego obszaru. Wszyscy ci mieszkańcy, którzy mają tam ogródki działkowe, z kim bym nie rozmawiał, jak przyjeżdżam gdzieś tam na rowerze, zatrzymuję się i rozmawiam, mówią, kiedy będzie ta nowa przeprawa mostowa, bo większość z nich właśnie tym mostem powiatowym jeździ do tych ogródków działkowych, a tutaj z centrum miasta będą mieli bardzo dużo krótszą drogę i dużo bezpieczniejszą. Mówimy o mieszkańcach Białej Góry, ale jeszcze Międzybrodzie jest. Przecież to nie jest tak. Niektórzy mieszkańcy będą wybierać może tą alternatywę wjazdu na Białą Górę i tamtą drogą dostawać się do ulicy Gajowej. Z pewnością, biorąc pod uwagę to, ile teraz domów buduje się na Białej Górze, jeżeli my nawet tą inwestycję drogową, którą realizujemy, widzę, ile podmiotów prywatnych teraz inwestuje w domy jednorodzinne akurat tam, śmiem twierdzić, że akurat ten obszar będzie takim jednym z bardziej atrakcyjnych dla przyszłych inwestorów i dla mieszkańców, którzy mają tam swoje nieruchomości, czy będą chcieli wykupić te nieruchomości. Także tak, bym podsumował to. Dziękuję bardzo. Radny Maciej. Panie burmistrzu, ale właśnie na tych, no bo to dalej mówię, przecież to nie będzie rozwojowe to, że poprawi się dojazd do działkowców, no z całym szacunkiem dla działkowców, prawda, i dla wszystkich osób, którzy się, ja tam sam bardzo często jeżdżę i pewno komfort nam się zwiększa, tego nie neguję. Przepięknym mostem przemieścimy się na drugą stronę brzegu San, ale przecież nie po to, no powiedzmy, że ten most będzie około 100 milionów może kosztowo, może tak być, że wzrosną. Nie budujemy pewno tak drogi most po to, żeby jakby tylko poprawić to, co w tej chwili już jest, czyli dojazd do skansenu, zgadzam się, pewno to zwiększy. Trudno powiedzieć, jak zwiększy liczbę tych turystów, wycieczek. No, prawdopodobnie, trudno jakby to powiedzieć. Mieszkańcy, nie kwestionuję tego, oczywiście Międzybrodzie i mnóstwo ludzi pewno pojawią się, może to spowoduje, że ktoś chętniej tam zakupi działkę albo będzie się budował, jak najbardziej. Ale mówimy chyba o czymś troszeczkę innym, panie burmistrzu. No, mówimy o tych czynnikach prorozwojowych dla miasta. Sam pan bardzo często mówi, że te czynniki prorozwojowe to przede wszystkim liczba nowych miejsc pracy, no nie? To, co mogłoby się pojawić
tu zawsze, nie wiem, wielu mieszkańców, niektórzy się obawiają, że na przykład te tereny zielone mogą zostać, no może nie zniszczone, ale zajmowane, a to jest też teren taki czysto rekreacyjny, prawda? Wiemy, jak duża liczba osób z tego korzysta, czyli w tą stronę to nie pójdzie. Szanowni Państwo, musicie pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Te tereny, które my tam posiadamy, to są naprawdę bardzo małe obszary. Posiadamy tam 5 hektarów na tak zwanym czołgowisku, które możemy tylko wykorzystać, a terenów zielonych do zagospodarowania jest tam bodajże 2,5 hektara. Pozostałe tereny to są tereny prywatne. Tereny prywatne, które na pewno... No nie widzę innej możliwości, żeby tereny prywatne nie zyskiwały na tym, aby nie rozwijały się. No przecież przykład, o którym mówimy często, ulica Łany, łącznik do Łany, za 10 milionów łącznik z obwodnicą, co się wydarzyło tam? Panie Maćku, pamięta pan, przecież to są przykłady właśnie, że jeżeli powstanie odpowiednia infrastruktura, to od razu gospodarka rusza w tym obszarze. Mieszkańcy widzą tam alternatywę dla siebie, żeby postawić dom, wybudować cokolwiek, bo to jest ich nieruchomość i nie zabraniajmy im lepszego dostępu, lepszego dojazdu, a szczególnie biorąc pod uwagę to, że musimy na to zwrócić uwagę, bezpieczeństwo mieszkańców. Dzisiaj bezpieczeństwo mieszkańców po tamtej stronie jest zachwiane, bezpieczeństwo naszego Muzeum Budownictwa Ludowego. Wyobrażacie sobie, cokolwiek by się stało przy pożarze, jeżeli mielibyśmy problem na moście powiatowym, gdzie mamy jeden kierunek, wystarczy jeden wypadek i nie dostanie się do tego muzeum, co się dzieje? Mieliśmy już pożar i widzieliśmy, co się wydarzyło. Myślmy o tym, że dostęp, alternatywa przejazdu mostu, który łączy dwa brzegi rzeki San, w takiej formie i w takim potencjale na pewno będzie wpływać na rozwój gospodarczy Sanoka. Dziękuję bardzo. Dziękuję, radny Osenkowski. Panie burmistrzu, chciałem zapytać, tam na końcu ulicy Gajowej, chodzi to czy nie? Na końcu ulicy Gajowej i potem zaczyna się skręt do Sosenek. Tam jest jakaś firma budowlana, bo to chyba wypadnie na wprost. To jest tak. Co z tym? On nie będzie przeszkadzał, tak? No, na pewno wchodzimy w ten teren. Firma będzie akurat tutaj pod mostem. No, lokalizacja jest, jak widać na tej mapie, pokazana i naniesione to jest zgodnie ze zdjęciem wykonanym. Także tutaj ten teren na pewno będzie gdzieś zabrany pod tą inwestycję. Czekamy na rozpoczęcie tych prac i procedury, o której wspomniał już pan burmistrz Artur Konrad. Dziękuję. To musi być jednym takim ciągiem, bez żadnych... A jeśli chodzi o ten most, ja odniosę się do tego mostu w Jarosławiu. No, szanowni Państwo, tamten most jest dłuższy, bo często przedstawiacie Państwo akurat lokalizację tego mostu. No i jest sam most budowany. Nasz projekt jest bardziej techniczny i nasz projekt, ja pytałem się też projektantów, jest oparty też o inną infrastrukturę. Zauważcie, że my mamy rozbudowę, można powiedzieć, dwóch odcinków dróg, mamy rondo turbinowe, mamy nowy odcinek drogi ulicy Sobieskiego, który jest, można powiedzieć, może się nazywać inaczej, ale wierzę, że my tą akurat Sobieskiego tylko wydłużymy w nazwie, bo to jest budowa nowego odcinka drogi. Ona może mieć każdą inną nazwę, ale... Wolałbym, abyśmy tego nie zmieniali, bo jednak centralnie ona się wbija w ulicę Sobieskiego i to też powoduje ta infrastruktura przyległa, ścieżki pieszo-rowerowe, że dużo więcej projektanci musieli jakby swojego czasu poświęcić na różnego rodzaju zezwolenia niż budowa mostu, który może mieć nawet, nie wiem, 400 metrów długości, ale z tylko i wyłącznie samym mostem w infrastrukturze przyległej drogowej, która już istnieje. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przeciągło się troszeczkę, ale to... Takie informacje tego wymagają. Tak, myślę, już mamy na tych sesjach. Myślę, że jeszcze o moście będzie okazja porozmawiać w miarę postępu prac. p24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco.